Dzień dobry Państwu, Anna Dubińska, zapraszam na wydarzenia sportowe. Miedź Legnica gubi kolejne punkty. Tym razem popularna Miedzianka uległa na wyjeździe Stali Mielec 1-0. To druga porażka w tym sezonie podopiecznych Dominika Nowaka. Legniczanie przez pierwsze kolejki byli niepokonani w Fortuna pierwszej lidze. Ostatnio jednak przeplatają zwycięstwa porażkami. Tym razem ulegli na wyjeździe Stali Mielec. Pierwsze minuty, te pierwsze 20-25 minut było takie energiczne w wykonaniu Stali. Grali wysokim pressingiem, chcieli tą piłkę odbierać. Wydaje mi się też, że w kilku sytuacjach nam zabrakło przyspieszenia gry, bo mimo że omijaliśmy nieraz ten pressing, to jeszcze zabrakło przyspieszenia w tej środkowej strefie i wykorzystania tej przestrzeni. Potem już ta gra między 30, tak naprawdę 45 minutą się mocno wyrównała. Druga połowa, bramkę tracimy no, w najmniej takim oczekiwanym momencie, kiedy jest nas duża ilość w polu karnym i brakło koncentracji, piłka na długi słupek i prawie zerowego kąta bramka. Także szkoda tej oczywiście bramki i tak naprawdę w tej bramce zaczęliśmy już lepiej grać, bardziej składniej. Te zmiany, które dokonaliśmy, miały na celu przede wszystkim ożywienia gry i oczywiście zmiany ofensywne i na pewno były zalążki sytuacji, w których można było się przede wszystkim w polu karnym lepiej znaleźć. Mówię to o zawodnikach z przednich formacji, naszych napastnikach, którzy muszą walczyć o tą pozycję, bo na pewno te kilka szczególnie te dobre dorzucenia Henia Oyamy z lewej strony, gdzie dużo wprowadzał zamieszania, mogły przynieść nam pożytek. Przegrywamy skromnie 1-0, natomiast no, liga toczy się dalej. Kolejne spotkania w ramach Fortuna pierwszej ligi Miedź Legnica rozegra 1 września z Wigrami Suwałki. Zapisy do nowego sezonu Lubińskiej Ligi Szóstek dobiegają końca. Nowy sezon wystartuje na początku września, więc drużyny mają ostatnie dni, by zgłosić się do rozgrywek. Kolejny sezon Lubińskiej Ligi Szóstek zbliża się wielkimi krokami. Drużyny chętnie zapisują się do rywalizacji, a na zgłoszenia się pozostały ostatnie dni. Planowo zapisy miały trwać do 31 sierpnia, jednak 1 września to także weekend, więc zapisy zostały przedłużone do 1 września i planowo 2 września wystartujemy z rozgrywkami w Lidze Lubińskiej. Do rozgrywek może zgłosić się każda drużyna, która ma chociażby 6 zawodników w składzie. Każda drużyna musi posiadać przynajmniej 6 zawodników w składzie. Warunek jest taki, że zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. Jeżeli zawodnik jest już w jakiejś innej drużynie, to niestety nie może grać w 2 różnych drużynach. To jest jedyny warunek, żeby przystąpić do rozgrywek. Sezon wystartuje na początku września. Chrobry Głogów wziął udział w turnieju piłki ręcznej Zepos Cup w czeskim Mieczynie. Zawodnicy z Głogowa zajęli 4. lokatę w zawodach. KS SPR Chrobry Głogów rywalizował w czeskim Jicinie z 4 zespołami. Drużynie udało się zwyciężyć 2 spotkania, 1 przegrali, 1 zremisowali. Przyjechaliśmy 13 i z tego jeszcze 2 było też nie do końca wyleczone te urazy. No i dzięki Bogu to nie ma takich poważnych kontuzji, ale ostatni mecz to już kończyliśmy i ostatnie 10 minut to z drugiej linii to był tylko jeden zdrowy zawodnik, reszta to już miała jakieś urazy, ale dzięki Bogu jeszcze raz powtarzam, że wszyscy zdrowi w tym sensie, że nie ma takich poważnych urazów i teraz to mamy czas na to, żeby zalecieć te wszystkie rany, powiem tak, i przygotowywać się już do ligi, bo niedługo zacznie się już liga, za 2 tygodnie. Drużyna z Głogowa ostatecznie zajęła 4 miejsce w turnieju. To były wydarzenia sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.